robię kieszonki rosołowe na zimę. Łączę kawałek pory, kilka gałązek lubczyka, kilka gałązek selera naciowego i kilka gałązek natki pietruszki. Zawijam sznureczkiem dosyć ciasno i związuję. Takich pakiecików robię sporo. Mogę wykorzystać zielone liście z ogrodu, a zimą będą jak znalazł. Nasz rosół będzie pachniał idealnie. Każdy pakiecik stawiam do woreczka i do zamrażarki. I gotowe. Potem zimą tylko wystarczy wrzucić do rosołu i pachnie jak latem. Zerknijcie na moje filmy na kanale na YouTube. Swojskie jedzonko.